Wszyscy tęsknimy za bogatą ofertą książek w księgarniach i ich dostępnością cenową, czyli za dobrze funkcjonującym rynkiem wydawniczym, na którym panują dobre obyczaje. Przyglądamy się najlepszym praktykom na dobrze rozwiniętych rynkach książki. Uczestniczymy w pracach nad dostosowaniem prawa autorskiego do wymogów rozwijającego się rynku cyfrowego, nad preferencyjnymi stawkami VAT, zwalczamy piractwo w sieci. Intensywnie działamy na rzecz promocji czytania. Nieustannie prowadzimy dialog z przedstawicielami administracji publicznej i ściśle współpracujemy ze środowiskiem bibliotekarzy, księgarzy, pisarzy oraz drukarzy. Rok 1990, pierwszy rok po upadku komunizmu, wolny rynek, reformy Balcerowicza, wydawcy podziemni zaczynają działać legalnie, wydawcy państwowi bardzo zdezorientowani i niepewni swojej przyszłości. I to grono spotyka się razem w czerwcu 1990 roku, żeby powołać pierwszy samorząd gospodarczy tej branży, czyli Polską Izbę Książki. A jej największym osiągnięciem w tamtych latach było wywalczenie zerowej stawki VAT-u na książki. Z jednej strony okrzepła, prawie dojrzała Polska Izba Książki, z drugiej strony niski poziom składek członkowskich, a więc nieuchronnie kłopoty organizacyjne. A na rynku? Poziom regulacji rynku pozostawał znikomy, podjęte zaś próby samoregulacji zakończyły się niestety niepowodzeniem. Cóż pozostaje? Działamy dalej. Rok 2000. Polska na międzynarodowych targach książki we Frankfurcie. Wielki, jak się wydawało na wówczas, ale wtedy, teraz wiemy to jeszcze bardziej, był to wielki sukces naszego środowiska, wielki sukces polskiej książki, wielki sukces polskiej kultury. Byliśmy wtedy razem. To poczucie naszego sukcesu towarzyszy nam po dzień dzisiejszy. Powiadam, dobrze, że byliśmy wtedy razem. Żeby zrobić krok w dobrą stronę, należy wydeptać najpierw małą ścieżkę. W moim przypadku była to współpraca. Współpraca z wydawcami, współpraca z dystrybutorami i z księgarzami, która porządkowała rynek wydawniczy, rynek dystrybucyjny. Współpraca oparta na zaufaniu, na wymianie informacji. To nie jest proste, to nigdy nie jest proste, ale naprawdę przynosi dobre efekty, które widać do dzisiaj. Poza współpracą należy też doceniać tych, którzy dla nas fajnie pracują. I tymi ludźmi, którzy bardzo dbają o promocję książek, również żeśmy się zajęli. Stworzyliśmy dla nich nagrodę PIK-owy laur. PIK w Europejskiej Organizacji Wydawców to był bardzo ważny krok. Dwa lata przewodniczył Piotr Marciszuk, prezes Polskiej Izby Książki, mój poprzednik. Wymieniamy wiedzę, wymieniamy doświadczenia, to jest bardzo pomocne. Pomocne zwłaszcza w trudnych sytuacjach, których mamy niemało, jak wszyscy wiemy. Próbujemy je pokonywać z werwą, z determinacją i przy dobrej organizacji pracy. Polska Izba Książki jest dobrze zorganizowaną, dobrze zarządzaną izbą gospodarczą. Skuteczność jej działania zależy jednak od poparcia członków, a także wszystkich graczy na rynku. Bardzo nam zależy na ich aktywności. To już 30 lat. Szanujmy naszą tradycję, którą udało nam się dopracować przez ostatnie dekady. Działajmy razem przez kolejne lata. Rozmawiajmy, negocjujmy. Nie poddawajmy się, szukajmy wspólnie dobrych rozwiązań dla nowych idei i ważkich spraw.